Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię w kolejnym filmie na tym kanale. Jest to nasza pierwsza tier lista odnośnie Call of Dragons. Miała być już dawno temu, ale gdy wyszli pierwsi bohaterowie drugiej generacji, pomyślałem, że warto będzie poczekać, aż ujrzymy całą nową rotację bohaterów. Od łuczników aż po magów, którzy niedawno zagościli na naszych serwerach. Poprzyglądałem im się, co robią, przejrzałem kilka raportów i mogę o nich powiedzieć kilka słów. Zapytałem również Was, co sądzicie o Bertrandzie i oto wyniki. Nie zostawiliście na nim suchej nitki. Poniekąd się z Wami zgodzę, na ten moment nie jest to bohater na piątkę. Ale czy to jest jego wina? Na papierze ma łącznie plus 55% ataku, 30% obrażeń od umiejętności. Myślę, że możemy te procenty połączyć. Oba ofensywne łącznie ma plus 85% bonusów ofensywnych. Ponadto przenikanie obrony w wysokości 10% jest naprawdę potężnym bonusem. Kolejne 10% przenikania obrony możecie dostać z gwiazdek, jeśli będziecie mieli dwóch legendarnych bohaterów, którzy będą mieli po 6 gwiazdek. Pytanie, czy te bonusy będą się stakować? Myślę, że powinny, ale niczego w tej grze nie możemy być do końca pewni. No i na koniec ma te 15% do obrony, które też jest bardzo przyjemne. Jego minus jest taki, że nie ma do niego bohatera. Jest skazany poniekąd na Tohara ze względu na zdobywanie staków z drugiej, a to za tym idzie również z pierwszej umiejętności. A niestety Tohar na ten moment nie dowozi. Po pierwsze wymusza na nas stanie w jednym miejscu przez dłuższy czas. Przeciwnik po prostu może odejść. Lub sytuacja w drugą stronę, musimy stać, żeby wykorzystać jego potencjał, a w tym samym czasie atakuje nas 10 legionów, więc tak czy siak lepiej w takiej sytuacji się wycofać, bo jeśli nie uciekniemy, to zginiemy. Drugim minusem Tohara jest to, że jego umiejętność jest pasywna, przez co nie mamy dostępu do wielu przyjemnych talentów z drzewek umiejętności. Ponadto, co gorsze, gdy Tohar kastuje swoją umiejętność, blokuje on umiejętność drugiego bohatera w swoim legionie, przez co opóźnia kolejne rotacje skillami, podobnie jak ma to miejsce z lodowym jaszczurem. Jeśli Tohar nie dostanie żadnych zmian, w takim stanie po prostu naprawdę go nie polecam. Na ten moment już szkoda legendarnych tokenów na Tohara. W Bertrandzie za to widzę jakiś potencjał. Nawet jeśli go nie zmienią, po prostu Bertrand potrzebuje kolejnego magicznego bohatera, latającego najlepiej, którego umiejętność wpadania w szał byłaby podzielona na kilka etapów, chociażby jak ma to miejsce u Gwanwyn. Na ten moment Bertrand dużo traci przez niemożność zdobywania staków z drugiej i pierwszej umiejętności. Troszkę się rozgadałem o nich, ale wiecie, są nowi, dosyć gorący temat, swoje 5 groszy o nich wypowiedziałem, żeby ich troszkę przybliżyć tym, którzy do nich dostępu jeszcze nie mają. Ale pamiętajcie, że zawsze mogą dostać jakieś zmiany, jakiś rework. Kilku bohaterów ma już takie zmiany za sobą, między innymi Hosk czy Madeleine. Przejdźmy do tier listy. Zanim zaczniemy, wspomnę, że będzie to tier lista par, nie pojedynczych bohaterów, z tego względu, że walczymy dwoma bohaterami, a nie jednym. Pamiętajcie, że jest to moje subiektywne zdanie, które postaram się uargumentować. Natomiast jeśli masz inne zdanie, to zapraszam do podzielenia się nim w komentarzu. Możliwe, że coś mi umknęło, o czymś nie wiem, więc śmiało. Zaczniemy może od bohaterów do piechoty, bo mają najmniejszy zasięg. I tak będziemy szli w górę wraz z zasięgiem. Z całej tej puli bohaterów z generacji pierwszej i drugiej, najlepszą parą dla piechoty na ten moment jest Goresz i Skogul. W porównaniu do poprzednich dowódców ta para po prostu robi jakieś obrażenia, a co za tym idzie, wysyła jednostki wroga do szpitala, co skutkuje tym, że do domu przynoszą całkiem przyjemną ilość zasług w porównaniu z innymi bohaterami od piechoty. Pomimo swoich wielkich obrażeń, Goresz jest dosyć tankowny. Dzięki redukcji wszystkich obrażeń o 15%, a nawet o 20% po przebudzeniu, czyli identycznie jak nasz stary, dobry znajomy Garud. Żeby Goresz działał jak należy, potrzebuje być minimum w stanie 5-5-5-1. Ta trzecia umiejętność naprawdę robi ogromne obrażenia.
A co do Skogul, myślę, że już przy takim 5-5-1-1 można wychodzić. U piechoty naprawdę potrzebujecie każdego punktu życia, szczególnie w tak ofensywnym marszu jak ten. Oczywiście im bohaterowie mają więcej umiejętności, tym lepiej, ale to jest takie moim zdaniem minimum, żeby już coś robili. Jeśli chcielibyście chodzić na dwa marsze piechoty, to drugim marszem byłby marsz Madlen Garwood. Pomimo, że ten marsz nie przyniesie tyle zasług co Goresz i Skogul, to myślę, że mogą być troszkę bardziej tankowni, ale tak jak mówię, moim zdaniem lepiej jest zabić wroga niż po prostu więcej tankować. Myślę, że takim ukłonem w stronę tych bardziej tankownych marszów jest talent sezonowy o nazwie Odbicie. Otóż nasze jednostki piechoty zaatakowane w terenie mają 10% szansy na zmniejszenie odnoszonych obrażeń o 20% i zadanie napastnikowi obrażeń od kontrataku o współczynniku 180. Myślę, że ten talent, do którego mamy dostęp w sezonie T1, trochę bardziej faworyzuje właśnie te tankowne marsze, przez to, że mogą dłużej utrzymać się w walce, więc po prostu dłużej będą z niego korzystać. Jedyne pytanie, jakie się rodzi w mojej głowie, to czy to minus 20% odnoszonych obrażeń stakuje się z redukcją obrażeń od Garuda i Goresza, czy się nadpisuje i przez jaki okres trwa. Jeśli ktoś z was zna odpowiedź, to chętnie ją poznam. A dla osoby free to play zostaje marsz Eliana Garwood. Potankować potankujecie, ale z zasługami nie będzie kolorowo. A drzewko ogólne u piechoty naprawdę generuje mnóstwo szału. Także nawet free to play, jeśli chodzi o tankowność, myślę, że zaskoczycie naprawdę niejedną osobę, jak długo będziecie w stanie tankować. Tak prezentuje się moja tier lista piechoty po poznaniu bohaterów z drugiej generacji. Na pewno marsz Goresz i Skogul wyróżnia się od reszty. Skupiania się na bohaterach od piechoty nie polecam nikomu, jeśli nie wydajecie troszkę na grę. Po prostu skupiłbym się na magach lub strzelcach. Co nie zmienia faktu, że piechota jest bardzo ważna, między innymi do zajmowania terenu. Jeśli wasza piechota potrafi dojść do jednostek dystansowych wroga, to szala zwycięstwa z reguły przychyla się na waszą korzyść. Także piechota jest bardzo ważna, ale jeśli mało wydajesz na grę albo wcale, to nie powinieneś w pierwszej kolejności się na niej skupiać. Jeśli chodzi o najlepszy marsz kawalerii, to kawaleria ma naprawdę ciężkie chwile, ale to nie jest wina bohaterów. Tych kawaleria ma naprawdę bardzo ciekawych i bardzo zróżnicowanych. Niestety słaba dyspozycja kawalerii leży po stronie terenu, mapy i samych jednostek, a nie bohaterów. Jeśli miałbym wybrać jeden najlepszy marsz wśród kawalerii, to naprawdę jest to ciężkie zadanie. Tych dowódców można łączyć na różne sposoby, w zależności od tego, co chcecie osiągnąć. Na wyróżnienie na pewno zasługuje Forondil. Jego umiejętność sprawia, że wrogi Legion chybia normalnymi atakami. Pomyślcie, że gdyby taki efekt miał jakiś inny mag lub strzelec, to podejrzewam, że widzielibyśmy go wszędzie, w każdym Legionie, tak jak widzimy Syndriona. Jakbym miał wybrać kogoś do Forondila, do najlepszego marszu, to wybrałbym Emrysa. Jakbyście chcieli biegać na dwa marsze, to biegałbym parą Theodor Emrys plus Bakshi Forondil. Trzecim marszem byłby Alistar Kinara. Tak, dobrze słyszeliście. Do kawalerii możecie łączyć praktycznie każdego fizycznego bohatera. Do czwartego i piątego marszu moglibyście, tak jak wcześniej powiedziałem, wrzucić chociażby bohaterów od piechoty. Nika Madlen czy Garwood, Teja. Wszystko możecie łączyć, mieszać. To jest fajne w kawalerii. Ta elastyczność w bohaterach, o której wspomniałem wcześniej. Ale tak jak mówię, kawaleria kolorowych czasów nie ma. Jeśli chodzi o latającą kawalerię, którą mają elfy, to najlepszym marszem jest Forondil plus Teja, a jeśli byście chcieli latać na dwa legiony, to jest opcja wyjścia na przykład Forondila z Fregar i Tei z Kregiem. Osobiście myślę, że w obecnym stanie gry, jeśli mielibyśmy wystarczającą ilość latających bohaterów, to na 5 latających marszów kawalerii można by nawet w pojedynkę porobić bardzo wiele ciekawych zagrań. No dobrze, a co dla takiego free to playa? Jeśli wasz Emrys lub Bakshi są w stanie 5-1-1-1, to uwierzcie mi, lepiej zagrać przebudzonego Alistaira za któregoś z wyżej wymienionych. Pamiętajcie, że Alistair zadaje obrażenia 3 legionom, ponadto jest bardzo tankowny, naprawdę nie lekceważcie go.
Jakbym miał podsumować kawalerię, to jest to jednostka dla masochistów, jest bardzo uzależniona od mapy, od terenu, jest to jednostka dla osób, które mają dużo czasu na grę, żeby się ganiać po mapie. W tym samym czasie, w trakcie wojny, w którym będziesz się ganiał i zastanawiał nad tym, jak podejść wroga, możesz naprawdę mnóstwo dobrego zrobić magami lub strzelcami na froncie. Jeśli chodzi o strzelców, to tutaj sprawa bardzo prosta. Syndrion Fregar, marsz numer 1, największe obrażenia w single target, w grze. Jest to bardzo samolubny marsz, skupiony tylko na sobie, a w moim sezonie dzięki talentom sezonowym wydaje się być jeszcze mocniejszy niż przedtem. Jedynym minusem, jaki ten marsz posiada, jest to, że ludzie wiedzą, żeby fokusować właśnie ten marsz, gdyż są świadomi obrażeń, jakie on zadaje. Ale tak jak wspomniałem, z talentem sezonowym, który sprawia, że łucznicy mają taki sam zasięg ataku jak jednostki magiczne, kosztem 15% podstawowego ataku, to wszystko sprawia, że Syndrion może po prostu schować się w tłumie i robić swoją robotę. Kolejną świetną parą, która przez wielu jest uznawana za bardzo mocną, jest para Hosk-Kinara, chociaż w tym sezonie, dzięki tym talentom sezonowym, gdzieś znikła w tłumie. Mimo wszystko ja mam i tak pewne obiekcje co do tej pary. Ta para zawsze miała dobre raporty, ale czy to kwestia tylko samych bohaterów, czy tego, że ludzie, którzy mieli dostęp do tych bohaterów, mieli przebudzoną Kinarę i przebudzonego Hoska z 6 gwiazdkami, z reguły mieli też dużo lepsze badania, czy nawet wyższy tier jednostek. Często były to walki T5 na T4, a wiecie, jak ludzie działają, zobaczą taki raport i się zachwycają, że ta para jest niezniszczalna. Nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że jest to słaby marsz, ale na pewno obrósł w legendy jeszcze bardziej dzięki temu, że tylko najsilniejsi gracze mieli do niego dostęp i walczyli ze sporo słabszymi przeciwnikami. Poza tym, mając zasięg magów z talentu sezonowego, nie potrzebujecie kontrataków na łucznikach. Między innymi dlatego ten marsz gdzieś się tutaj rozmył, wypadł z gry. Dlatego drugim najlepszym marszem, moim zdaniem, w tym sezonie, w którym jestem, będzie Niko plus Kinara. Jest to para na pewno bardziej drużynowa niż Syndrion Fregar, z tego względu, że Niko obniża obronę, a Kinara zmniejsza wszystkie obrażenia wrogiego Legionu. Z tych debuffów skorzystacie nie tylko wy, ale i reszta waszych sojuszników. Posiadając ten marsz w polu, przyczyniacie się, że wszyscy wasi sojusznicy mają łatwiej. Na pewno jest to solidny marsz, ale jednak Syndrion Fregar są wyżej w tej hierarchii. Natomiast jeśli miałbym wychodzić na 3 marsze strzelców, to wrzuciłbym tutaj parę Krega z Teją. Ta para może być również używana do latających strzelców, czyli jeźdźców Wyvern, ale ze zwykłymi strzelcami również możecie ich używać. Jak doskonale wiecie, Kreg ma potężne obrażenia obszarowe, a Teja je dodatkowo wzmocni. Poza tym w tym sezonie sam się nad tym zastanawiam, czy Krega nie używać w swoim głównym marszu. Troszkę tak pobiegałem, Kinara plus Kreg, i powiem wam, że całkiem przyjemniej się grało niż z moją Fregar. Ale no, to jeszcze zobaczymy, jak będę biegał. Free to play może biegać Niko plus Gwanwyn plus Kreg i Teja. Są to legendarni bohaterowie ze złotych skrzyń. Istnieje szansa, że powinniście ich mieć na poziomie 5-1-1-1 w tym prawie trzecim sezonie. Przejdźmy teraz do magów. Tendencja co do tego, jak mogliście zauważyć, że to bohaterowie z drugiej generacji wiodą prym, tutaj została przełamana. Najlepszym marszem do walk nadal jest Lilia Velen dzięki swoim obrażeniom obszarowym. Ta para nadal jest świeża, nie zestarzała się, więc inwestowanie legendarnych tokenów w tę parę, jeśli chcecie grać magami, na pewno nie jest błędem. Gdybyśmy chcieli wychodzić na 2 marsze magów, to wychodziłbym Valdir Velen plus Lilia Teja. Trzecim marszem byłby Bertrand z Toharem, ale gdybyśmy pominęli Tohara ze względu na jego mechanikę, to wypuściłbym Bertranda z Ateusem, dzięki któremu szybciej i więcej tego szału byśmy gromadzili, przez co oczywiście częściej moglibyśmy używać naszych umiejętności. Magów mamy tyle, że nawet 4 marsz możemy z powodzeniem mniejszym bądź większym wysłać. Jako 4 marszu moglibyście używać Alwyna z Indis. Co do Indis, to jeśli walczycie w takim miejscu, gdzie wasza piechota spotyka się z piechotą wroga, to Indis naprawdę warto wyciągać.
najlepszym marszem latającym, oczywiście tutaj nie będzie niespodzianki, będzie Bertrand z Teją. A latający bohaterowie dla Free to Playa to Teja plus Ateus. Warto zaznaczyć, że na ten moment Ateus jest lepszy z Teją niż Bertrand 5-5-1-1. Żeby to Bertrand wiódł prym, musiałby mieć 5-1-5-1 albo 5-1-1-5. Ale tak jak mówię, to nie jest wina samego Bertranda. Po prostu póki co Bertrand poza Toharem nie ma innego bohatera, który mógłby mu zapewnić 3 staki z drugiej i pierwszej umiejętności. Na koniec pokażę wam jeszcze raz wszystkie najlepsze marsze z każdego rodzaju jednostek, żeby wam to weszło w pamięć i żebyście wiedzieli, czy w coś warto inwestować w sezonie pierwszym, czy jednak warto poczekać do drugiej generacji bohaterów. Nie wiemy, co przyniesie sezon trzeci. Być może kolejnych koksów, lepszych od Syndriona. Może doczekamy się jakiegoś reworku postaci. A może kolejne nowe talenty sezonowe sprawią, że bohater, który był w cieniu, nagle zabłyśnie. Myślę, że bohaterowie, których tutaj widzicie, nie staną się nagle całkowicie bezużyteczni. Mimo wszystko bierzcie pod uwagę, że gra się stale rozwija, zmienia i każdy bohater może się kiedyś zestarzeć. Jeśli wasz dowódca, na przykład Gwanwyn, nie pojawiła się wysoko w liście, to też się nie przejmujcie. Gwanwyn również potrafi przynieść zasługi do domu. Może jest ciut słabsza od meta postaci, ale jest nadal groźna, szczególnie w takim dziubaniu, wsadzeniu kilku ataków, zatruciu i cofnięciu. Po prostu grajcie tym, co macie najlepsze. Ważniejsze mimo wszystko jest to, w jaki sposób gracie, a nie czym gracie. Cieszcie się grą i sami sobie zobaczcie, jacy bohaterowie wam odpowiadają. Pamiętajcie również, że ten film nie jest poradą inwestycyjną, nie namawiam was do kupna niczego. Jedynie pokazuję, którego bohatera warto robić, jeśli już chcielibyście się na jakiegoś zdecydować. Każdy sam powinien dysponować swoimi pieniędzmi w taki sposób, w jaki może sobie pozwolić. Już na sam koniec, jeśli sami dalibyście jakiś marsz wyżej bądź niżej, to śmiało, chętnie poznam wasze zdanie. Tu się z wami żegnam, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!